Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To są projekty uchwał, za których zamieniliśmy kolejność. I tutaj będzie, drodzy Państwo, najpierw będziemy procedować jako punkt siódmy projekt uchwały dotyczący tutaj w sprawie zadań powierzonych na 2013 rok z zakresu remontu placowego oświatowy. To jest ten projekt uchwały, w którym jest paragraf pierwszy, rozpoczyna się brzmieniem: rezygnuje się z zadania powierzonego. Chodzi, drodzy Państwo, tutaj o to, że w związku z tym, że przedszkole numer 110, filia tego przedszkola znajduje się w zasobach AWF, Urząd Miasta Krakowa nie wyraził zgody na przekazanie środków finansowych na remontowanie tych lokali. I dlatego jesteśmy zmuszeni przenieść środki finansowe, które na ten cel przeznaczyliśmy w tym roku. No i zaproponowaliśmy, by przenieść te środki na dofinansowanie zadania powierzonego ZSO nr 14, wymiana posadek z tylko PCV w salach rekreacyjnych korytarza. Natomiast, drodzy Państwo, od razu ta druga uchwała, która będzie procedowana w punkcie 8, pozwolę sobie ją od razu w kilku zdaniach omówić. Chodzi tutaj o to, że my, przenosząc środki zadań powierzonych z przedszkola, dofinansowujemy zadanie powierzone, ale które również jest współfinansowane z zadania priorytetowego dotyczące ZSO. Dzięki temu mamy możliwość uwolnienia środków albo powierzonych, albo priorytetowych. Wiadomo, że lepiej jest uwolnić środki priorytetowe, bo nie są to środki celowe, możemy wydać na jakikolwiek cel, byleby służył społeczności lokalnej. Natomiast wiadomo, że jeżeli chodzi o środki powierzone, no to tutaj musielibyśmy tylko i wyłącznie na te związane z edukacją. Dlatego w następnym projekcie uchwały proponujemy te środki finansowe przenieść w wysokości 5000 zł, przenieść do rezerwy celowej. Tyle z mojej strony. Czy Komisja Edukacji opiniowała? Obydwa? Tak. Obydwa. Dziękuję bardzo. Państwo, otwieram dyskusję. Pan Maciej Kotewa, proszę. Chciałbym się zapytać, co się zmieniło? Przecież w ubiegłych latach nie było problemu z wykazaniem środków na to przedszkole. Nawet miałem przyjemność być na jednym czy dwóch lotach w zbiorze inwestycji. Chyba odbieraliśmy podłogę w kuchni wyremontowaną. Notabene nie odebraliśmy jej, bo była śliska. Tak przypominam. Dlatego co się stało w międzyczasie, że nagle nie możemy środków przekazać? Panie Macieju, trzeba więcej tutaj słuchać tego, co się dzieje w dzielnicy, bo jak pan, nie wiem czy wie, ale powinien wiedzieć, no tej placówce groziła likwidacja. Bo Akademia Wychowania Fizycznego zaproponowała, narzuciła podwyżkę czynszu, no nie do zaakceptowania przez władze miasta, która wynosiła około 200%, jak dobrze pamiętam, w skali roku. My jako dzielnica włączyliśmy się w negocjacje i ostatecznie wynegocjowaliśmy, że ta podwyżka będzie znacznie mniejsza i my ze swoich środków ją pokryjemy. To jest w skali roku około 5000 zł, o ile dobrze pamiętam, natomiast propozycja była początkowa 20 000 zł. No i na kanwie tego wydarzenia Urząd Miasta Krakowa no, nabrał takiego, bym powiedział, dystansu do funkcjonowania tej placówki i do możliwości dofinansowania jej ze środków publicznych i stąd też wzięła się negatywna opinia co do właśnie dofinansowania remontu w tym lokalu, w którym ona działa, a są to lokale będące własnością AWF-u. Także do tej pory dofinansowaliśmy faktycznie, natomiast no, po tej sytuacji Urząd Miasta blokuje to. No, znaczy z jednej strony jest to niezrozumiała sytuacja, no bo wiadomo, że korzystają z tych obiektów dzisiaj przecież przedszkolaki z terenu naszej dzielnicy, więc wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby jakość wyposażenia tej placówki była najlepsza, ale z drugiej strony no, trudno przejść obojętnie wobec faktu, że są to lokale jednak Akademii Wychowania Fizycznego, że stąd się wzięła negatywna opinia ze strony Urzędu Miasta, której efektem jest nasza uchwała. Jeszcze pani Regina. Tak, ja jeszcze chciałam dodać, że ja rozmawiałam z Wydziałem Edukacji w tej kwestii. Tak samo jak szkoła 52, jeżeli był zamiar likwidacji tej szkoły, to tam środki po prostu na tą szkołę zablokowane. To samo stało się z przedszkolem 110 i odpowiedziano mi, pani dyrektor mi odpowiedziała, że niestety na szkołę 52 środki zostaną przekazane albo zostanie uruchomiony ten program na pracy. Natomiast tutaj jest niezerowe przekazywanie tych środków, bo nie wiadomo, ile to przedszkole jeszcze po prostu będzie funkcjonowało. W związku z tym Wydział Edukacji nie przekaże tych środków do realizacji. No to nagle się obudzili urzędnicy, że to nie jest gminny budynek? No przecież to przepisy się nie zmieniły, no to jest zaskoczone. No. To przedszkole jest tak
fajnie, to jest takie małe, przytulne przedszkole i szkoda, że nie można tego zrobić. No. Ja rozumiem, gdyby nagle pojawiła się zmiana przepisów, no to nie zowąd jakiś pewnie jeden decydent podejmuje taką, tak naprawdę za nas. To wszystko na kanwie oszczędności miasta. Panie Maćku, ja powiem tak. Ta decyzja faktycznie jest niezrozumiała, natomiast my nie możemy z nią dyskutować. Właśnie chciałem zapytać, czy... Wydać te środki na inny cel, bo wiadomo, że miasto jest w trudnej sytuacji finansowej, my musimy spieszyć się, żeby wydać pieniądze, które powinniśmy wydać. Dobra, dziękuję. Czy jeszcze ktoś z tej sprawy chciałby dać głos? Nie widzę. Z czym przechodzimy do zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 18 za. Ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę. Dziękuję. Dziękuję.